Duch Święty źródłem nowego życia i obfitości darów. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 3 kwietnia 1991 roku. Duch Święty zamieszkujący w duszy człowieka jest wewnętrznym źródłem nowego życia, którym Chrystus obdarzył wierzących w Niego. Życia według prawa Ducha, które mocą odkupienia zwycięża potęgę grzechu i śmierci panującą nad człowiekiem od chwili pierwszego upadku. Sam apostoł Paweł przeżywa ten dramatyczny konflikt między wewnętrznym poczuciem dobra a skłonnością do zła. Między pragnieniem umysłu by służyć prawu Bożemu a tyranią ciała, które oddaje w niewolę grzechu. Nieszczęsny ja człowiek, woła. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? W odpowiedzi pojawia się nowe duchowe doświadczenie. Które potwierdza objawioną prawdę o odkupieńczym działaniu łaski. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Jest to nowe prawo życia rozbudzonego w sercach przez ducha świętego, który został nam dany. Treścią chrześcijańskiego życia jest wiara i miłość. Praktyka wszystkich cnót pod ukrytym wpływem ducha odnowiciela, od którego pochodzi łaska usprawiedliwiająca, ożywiająca i uświęcająca, a wraz z łaską wszystkie nowe cnoty, które tworzą tkankę życia nadprzyrodzonego. To życie rozwija się nie tylko dzięki naturalnym władzom człowieka rozumowi, woli i zmysłom ale także mocą nowych zdolności przydanych mu wraz z łaską jak to wyjaśnia święty Tomasz Zakwinu. To dzięki nim rozum może przelgnąć do Boga prawdy przez wiarę. Serce potrafi kochać go duchową miłością, która jest w człowieku jakby uczestnictwem w samej Bożej miłości. To jest w Duchu Świętym. Wszystkie zaś władze ducha i w pewnym sensie także ciała mogą uczestniczyć w nowym życiu poprzez czyny godne kondycji człowieka, który dzięki łasce otrzymał udział. W naturze i życiu Boga. Jest, jak powiada święty Piotr, uczestnikiem boskiej natury. Jest to jakby nowy wewnętrzny organizm, w którym objawia się prawo łaski prawo zapisane raczej w sercach, niż na kamiennych tablicach czy w papierowych kodeksach. Prawo nazwane przez świętego Pawła, jak widzieliśmy, prawem ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie. W poprzednich katechezach, poświęconych wpływowi Ducha Świętego na życie Kościoła, podkreślaliśmy różnorodność darów, jakimi wspiera on rozwój całej wspólnoty. Ta sama różnorodność występuje także w indywidualnym życiu chrześcijańskim. Każdy człowiek otrzymuje dary Ducha Świętego w konkretnej sytuacji egzystencjalnej, w jakiej się znajduje, na miarę własnej miłości do Boga, która jest początkiem jego powołania. Jego duchowej drogi i historii. Czytamy o tym w opisie Dnia Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty napełnił całą wspólnotę, ale także wszystkie osoby obecne. O wietrze, bowiem, który symbolizuje Ducha, powiedziane jest, że napełnił cały dom, w którym przebywali. Natomiast o językach ognia, innym symbolu Ducha, że na każdym spoczął jeden. Wówczas Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Pełnia dana jest każdemu. W tej pełni zawiera się wielość darów wzbogacających wszystkie aspekty życia człowieka. Spośród tych darów pragniemy tu wymienić i krótko przedstawić te, które katechizm i tradycja teologiczna określają szczególnym mianem darów Ducha Świętego. To prawda, że wszystko jest darem, zarówno w porządku łaski. Jak i w porządku natury, i szerzej, całego stworzenia. Ale w języku teologicznym i katechetycznym, miano darów Ducha Świętego zastrzeżone jest dla tych szczególnych, bożych energii, które Duch Święty rozlewa w duszy człowieka aby wydoskonalić w nim nadprzyrodzone cnoty i dać ludzkiemu duchowi zdolność działania na sposób boski. Należy powiedzieć, że po raz pierwszy dary ducha zostały wymienione i opisane w Starym Testamencie, a ściśle w Księdze Izajasza, w której prorok przypisuje mesjańskiemu Królowi ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha wiedzy i bojaźni pańskiej, po czym raz jeszcze wymienia szósty dar mówiąc, że król upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Grecka septuaginta oraz łacińska wulgata świętego Hieronima. Unikają tego powtórzenia i jako szósty dar w miejsce bojaźni pańskiej wymieniają pobożność. Także proroctwo kończy się słowami: Duch wiedzy i pobożności, i pełen będzie ducha bojaźni pańskiej. Można jednak powiedzieć, że to rozróżnienie bojaźni i pobożności, spotykane także w innych miejscach Biblii, gdzie mowa jest o cnotach wielkich postaci Starego Testamentu. W chrześcijańskiej tradycji teologicznej, liturgicznej i katechetycznej staje się ponownym, pełniejszym odczytaniem proroctwa, odnoszonego do Mesjasza, i wzbogaceniem jego sensu dosłownego. Sam Jezus przemawiając w synagodze w Nazarecie, odnosi do siebie inny mesjański tekst Izajasza. Duch pański spoczywa na mnie, przypominający pierwsze słowa proroctwa przed chwilą cytowanego. I spocznie na niej duch pański. Według tradycji przejętej przez świętego Tomasza, dary Ducha Świętego wymienione są w piśmie jako istniejące w Chrystusie, zgodnie z tekstem Zajasza, ale obecne są także w duszy chrześcijańskiej, ukształtowanej na podobieństwo Chrystusa. Zestawienie tekstów biblijnych, które przed chwilą przytoczyliśmy z wiedzą o najważniejszych przymiotach ludzkiego ducha, Rozpatrywanych w świetle nadprzyrodzonego wywyższenia człowieka i oddziaływania cnót wlanych, dało początek średniowiecznej teologii siedmiu darów, która nie ma co prawda charakteru absolutnego ani dogmatycznego, i nie próbuje ograniczać liczby darów, ani ustanawiać ich definitywnego podziału na kategorie. Była jednak i nadal jest bardzo pożyteczna. Pozwala bowiem zrozumieć prawdę o różnorodności darów w Chrystusie. I, w świętych, I służy zarazem jako punkt wyjścia dla właściwego uporządkowania życia duchowego. Święty Tomasz oraz inni teologowie i katecheci tworzą na podstawie tekstu Izajasza klasyfikację darów ducha w odniesieniu do życia duchowego i próbują je opisać. Tutaj możemy je przedstawić tylko pokrótce. Istnieje przede wszystkim dar mądrości. Poprzez który duch święty oświeca rozum, pozwalając mu poznać najwyższe prawdy, objawienia i życia duchowego i kształtując w nim zdrowy i prawidłowy sąd na temat spraw wiary oraz chrześcijańskich zasad postępowania. Sąd godny człowieka duchowego, pneumatikos, jak powiedziałby święty Paweł, a nie tylko zmysłowy, psychikos, czy wręcz cielesny. Jako następny wymieniany jest dar rozumu dar szczególnej przenikliwości, udzielonej przez Ducha i pozwalającej rozumieć całą głębię i wzniosłość Słowa Bożego. Dar wiedzy to nadprzyrodzona zdolność dostrzegania we wszechświecie treści objawionych i dokładnego ich ujmowania, a także odróżniania rzeczywistości boskiej od materialnej. Przez dar rady. Duch Święty udziela człowiekowi nadprzyrodzonej zdolności kierowania własnym życiem, gdy musi on dokonać czegoś trudnego lub podjąć ważną decyzję, a także zdolności rządzenia i kierowania innymi. Przez darmęstwa, Duch Święty umacnia wolę i sprawia, że człowiek gotów jest czynnie i wytrwale stawiać czoło nawet największym przeciwnościom i cierpieniom, szczególnie w przypadku męczeństwa. Męczeństwa krwi, ale także serca, choroby i słabości. Przez dar pobożności Duch Święty kieruje serce człowieka ku Bogu, budząc w Nim uczucia, myśli i modlitwy, które wyrażają postawę synostwa wobec Ojca, objawionego przez Chrystusa. Sprawia, że człowiek przyjmuje i przyswaja sobie tajemnice Boga z nami, zwłaszcza poprzez zjednoczenie z Chrystusem, słowem wcielonym. Przez synowską więź z błogosławioną dziewicą Maryją, przez obcowanie z aniołami i świętymi w niebie i przez więź z Kościołem. Przez dar bojaźni Bożej Duch Święty budzi w chrześcijańskiej duszy głęboki szacunek dla prawa Bożego i płynących zeń zasad chrześcijańskiego postępowania, uwalnia ją od pokusy bojaźni niewolniczej i wzbogaca pełną miłości bojaźnią synowską. Przedstawiona tu doktryna o darach Ducha Świętego stanowi niezwykle pożyteczną naukę o życiu duchowym, która wskazuje drogę nam samym i pomaga nam wychowywać braci, za których formację jesteśmy odpowiedzialni, do nieustannego dialogu z Duchem Świętym oraz do ufnego i pełnego miłości poddania się jego kierownictwu. Doktryna ta odwołuje się niezmiennie do mesjańskiego tekstu Izajasza, który gdy jest zastosowany do Jezusa, Mówi o jego wielkiej doskonałości, zaś odniesiony do chrześcijańskiej duszy, ukazuje kluczowe elementy dynamiki jej życia wewnętrznego rozumienie, dary mądrości, wiedzy i rozumu podejmowania decyzji, dary rady i męstwa wytrwałość i dojrzewanie w osobowej więzi z Bogiem zarówno przez życie modlitewne, jak i przez przestrzeganie ewangelicznych zasad postępowania dary pobożności i bojaźni Bożej. Jest zatem sprawą podstawowej wagi wsłuchiwanie się w głos odwiecznego Ducha, daru, którego poznajemy dzięki objawieniu Starego i Nowego Testamentu. Jest on jedyną i nieskończoną miłością, która udziela się nam poprzez wiele różnorodnych znaków i darów w harmonii z ogólną ekonomią Stworzenia.